Tomek, podstawowe pytanie. Jak przebiega powrót do formy po kontuzji? No już dzięki Bogu po kontuzji można powiedzieć, że już zapomniałem. Nie dokucza mi w ogóle. Były prawie 3 miesiące rehabilitacji i leczenia. Cieszę się, że jest to już za mną i że mogę w spokoju się przygotowywać do kolejnego sezonu. Kontuzja uniemożliwiła Ci start w ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata. Na pewno to było duże rozczarowanie dla Ciebie. Zgadza się. Moja kontuzja przydarzyła mi się w ogóle tydzień przed Mistrzostwami Polski na zgrupowaniu w Spale. Fizjoterapeuci sądzili, że jest to naciągnięcie mięśnia, więc chodziłem na zabiegi, na lasery, na magnetroniki. Lecz to nie pomagało. Wystartowałem na Mistrzostwach Polski. Po prostu zacisnąłem zęby, wystartowałem, wygrałem. Wynik był z kontuzją. Taką, jaka później się okazało, że było to pęknięcie kości strzałkowej i naderwanie przyczepu mięśnia dwugłowego, to jestem bardzo zadowolony. Nie wiadomo, co by było, gdybym był zdrowy, bo sezon rozpocząłem naprawdę dobrze. 8.05, 8.08, 2 cm brakowało do kwalifikacji na Mistrzostwa Świata. Później mówię, ta kontuzja, no i cóż, no i prawie 3 miesiące z głowy. W ubiegłym roku zmieniłeś barwy klubowe. Jak oceniasz tę decyzję? Sądzę, że jest to naprawdę dobra decyzja. Właśnie jesteśmy tutaj na obiektach mojego nowego klubu WLKS Iganinowe. Sądzę, że naprawdę jest to dobra decyzja, że zmieniłem te barwy, ponieważ tutaj w klubie mam zapewnione wszystko, co jest mi potrzebne w przygotowaniach, czy do Igrzysk, czy do Mistrzostw Polski, czy do Mistrzostw Europy. Pracownicy klubu są bardzo przyjaźni, więc nie ma żadnych problemów ani finansowych, ani stricte rzeczowych typu kolce czy sprzęt na te treningi. I bardzo się cieszę, że mogę reprezentować ich barwy i dziękuję im też za to bardzo. Obecnie przygotowujesz się pod kątem jakiejś konkretnej imprezy? Tak, w tym roku przede wszystkim są to Igrzyska Olimpijskie w Rio. Chciałbym tam uzyskać kwalifikacje, a także Mistrzostwa Europy Seniorów w Amsterdamie. Te dwie imprezy, które są dla mnie docelowe. Oczywiście przede wszystkim chciałbym być olimpijczykiem i pojechać na Igrzyska. Już raz mi się udało skoczyć kwalifikację olimpijską, jednak trzeba to w roku olimpijskim powtórzyć i wtedy można być pewnym wyjazdu na Igrzyska. To czego Ci życzyć w tym 2016 roku? W 2016 roku przede wszystkim życzyć zdrowia. Zdrowia przede wszystkim, żeby to wszystko omijało mnie, te wszystkie kontuzje. A jak to wszystko pójdzie gdzieś w niepamięć i nie będzie mi dokuczać, to jestem spokojny o swoje przygotowania, bo z trenerem Kazimierzem Zięciną wykonujemy dobrą pracę. Mamy przyjaznych ludzi dookoła. Chciałbym tutaj podziękować właśnie panu Jakubowi Sztanderze za pomoc, który zadeklarował się, że pomoże mi w przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich. Mimo że po kontuzji, można powiedzieć, zgłosiłem się do niego i on uwierzył we mnie, chce mi pomóc, za co bardzo mu dziękuję. Dziękuję także firmie Asai, która też mnie wspiera. No i oczywiście no, rodzicom, dziewczynie, którzy cały czas we mnie wierzą i pomagają mi w tym trenowaniu, przygotowaniach, więc dziękuję.